Hej, dzisiaj kolejny odcinek z tego mojego przedłużającego się chyba, ale dobrze, cyklu na temat tego, jak komunikować na przykład na LinkedInie swój nowy projekt. Dzisiejszy odcinek poświęcam temu, żeby bardzo jasno mówić, czego nie chcesz, czego nie potrzebujesz, jaki typ klienta, potencjalnego klienta, no właśnie, nie ma potencjału, czyli nie prowadzi albo nie poprowadzi do niczego dobrego. Ludzie mają najróżniejsze przekonania w głowie na temat tego, czy mogą, czy powinni, czy chcą z Tobą współpracować, ponieważ one się różnią w ramach pewnego zbioru, ale różnią się od osoby do osoby, to dobrze jest mieć po prostu, no, może nie chcę powiedzieć model idealnego klienta, ale model klienta zbliżonego do idealnego, tak żeby można było sobie jasno powiedzieć, ok, ci klienci spełniają kryteria, a inni zupełnie nie. Ja teraz, kiedy nagrywam, to jest pierwsza dekada, końcówka, przełom, początek drugiej dekady kwietnia, kiedy nagrywam ten filmik 2022 roku, właśnie będę na LinkedInie komunikował, jakich dylematów, jakich sytuacji, jakich klientów, jakich problemów nie chcę, nie potrzebuję i których nawet nie potencjalnych, ale potencjalnie zainteresowanych klientów nie zapraszam do współpracy dla wspólnego dobra. Jest to dla mnie zupełnie jasne, że ja nie chcę współpracować z takimi osobami. Dobrze by było, żeby dla nich też to było jasne, dlatego o tym piszę, dlatego o tym nagrywam. I też nie ma w tym żadnych złych emocji. Ja od początku uważam, że ten projekt ma być dla mnie projektem przyjemnościowym. W związku z tym, no, chcę zaprosić do niego osoby, z którymi będę chciał współpracować. To jest w miarę proste i trzeba tylko zakomunikować, jakie kryteria musimy spełniać po obu stronach tej balustrady, żeby wspólnie trzymać się jednego celu i fajnie go realizować. Także komunikuj, jakich sytuacji nie chcesz, kogo nie zapraszasz do projektu, z kim ci nie będzie po drodze. Rób to z miłością, z radością, z uśmiechem, z pewnością tego, że przemyślałeś to dobrze i trzymasz się tego konsekwentnie. Wszystkiego dobrego. To były moje 2 minuty.